cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić przepyszne uszka z kapustą i grzybami, idealne do wigilijnego barszczu. Ciasto również świetnie sprawdzi się do pierogów. Na początku przygotowujemy sobie farsz. Na patelnię z rozgrzanym olejem wrzucamy 4 pokrojone w kostkę cebule i podsmażamy. Cebula powinna się lekko zeszklić. Do tego dorzucamy 500 g pokrojonych w kostkę pieczarek i jeszcze dusimy przez około 10 minut. Co jakiś czas mieszamy. Po 15 minutach do cebuli i pieczarek dodajemy 1,5 kg kiszonej kapusty i wszystko mieszamy. Zamiast pieczarek możecie też użyć grzybów. I teraz kapustę dusimy przez około 30-40 minut, do momentu, gdy lekko zbrązowieje. Pamiętamy, aby co jakiś czas mieszać. Teraz przygotowujemy ciasto. Do 650 g mąki dodajemy czubatą łyżeczkę soli, 350 ml bardzo ciepłej wody oraz 3-4 łyżki oleju. I teraz wszystko zagniatamy na jednolitą masę. Gdy ciasto będzie uformowane, powinno być bardzo elastyczne. Teraz przykrywamy je folią spożywczą i zostawiamy na około godzinę, aby odpoczęło. Po tym czasie dzielimy na około 2-3 części i każdą część rozwałkowujemy na cienki placek, a następnie wycinamy okręgi. Takie okręgi powinny mieć średnicę maksymalnie 5 cm. Nawet jeśli uszka będą Wam się wydawały trochę za małe, to pamiętajcie, że po ugotowaniu trochę urosną. Do środka każdego okręgu nakładamy trochę farszu i zaklejamy. Tak jakbyśmy robili pieroga, a następnie zlepiamy tak jak pokazałam na filmie. Gotowe uszka wrzucamy do gotującej się osolonej wody, następnie przemieszowujemy lekko widelcem albo łyżką, aby uszka nie przykleiły się do dna garnka i gotujemy około 3 minuty od wypłynięcia. Po tym czasie wyjmujemy czerpakiem, a następnie podajemy. Z takiej porcji, jak widzicie, wychodzą 3 naprawdę duże talerze uszek. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy zrobicie je w tym roku na święta i jak smakowały Waszym gościom. Smacznego!